Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Opatowie i znajdujemy się koło bliżej nieokreślonego pojazdu, który zwie się falobus. Może opowiesz, Damian, tak tutaj widać bardzo ładnie logo, może opowiesz, Damian, kilka słów na temat tego, jakby nie patrzeć, wehikułu. Wzięliśmy go w leasing 1001% z żandarmerii wojskowej. Fajnie, może tutaj Łukasz jako specjalista od mechaniki samochodowej opowie parę słów. Co możesz o tym samochodzie powiedzieć? 1.9 TDI, rocznik 9.3, szał na drodze. Bardzo dobrze. Opisał teraz, ja urodziłem się w 88 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dlaczego jesteśmy dzisiaj akurat w Opatowie? Bo dziś nastąpi prapremiera kabaretu Czwarta Fala w programie pod tytułem Das Program. Opowiedzcie więcej o tym programie, o czym opowiada, kto w nim gra, jak to wygląda wszystko. Znaczy, głównie to ja napisałem ten program, bo ja jestem tutaj pisarzem. Dobra, daj parę słów dla siebie, jeszcze raz. Głównie to ja się zasłużyłem najbardziej pisząc ten Das Program, ponieważ bardzo chciałbym kiedyś pojechać do Niemiec, nie było mi to jeszcze dane i postanowiłem zlepić taki program kabaretowy o Niemczech, o Niemcach, o Niemkach. I cały czas liczysz na to, że dostaniesz wizę do Niemiec, tak? A nie wiesz, ciężko dostać? No wiesz, różnie. Może tak kamerę trochę zbliżymy, albo ja będę opowiadał. Tu mamy bardzo wiele potrzebnych rzeczy w naszym falobusie. Są... Tak. Te wizytówki są, że tak powiem, takim znakiem rozpoznawczym falobusa. W nim się po prostu wszystko sypie. To są wizytówki naszej były pani menadżer. Teraz mamy innego menadżera. Jest nim pan Dariusz, którego pozdrawiamy. Znaczy Darek, w porze kolega, ale to sama agencja. Co jeszcze masz w falobusie? Tutaj mamy listę miejscowości, w których jeszcze nie byliśmy. Ja mam to, nie wiem do czego to służy. Jest to mapa Polski, czyli na pewno nas tu nie było. A tutaj dostaliśmy prezent na ostatnim występie. Zamiast garzy dostaliśmy takie fajne smycze fioletowe. Skierniewice. Powiem szczerze, że... Święto kwiatów, owoców i warzyw. Powiem szczerze, że z masłem smakują naprawdę dobrze. Dobra, lecimy dalej. Łukasz, co możesz jeszcze powiedzieć o falobusie? Mamy taki sprzęt, który nie wiem zbytnio do czego służy. Co? Nasz akustyk z tego pije wodę. To jest puchar, który wygraliśmy na Copa Libertadores w Paragwaju. Raz, dwa. A powiedz mi, kto będzie dzisiaj gościem jeszcze naszego programu? Gośćmi zaproszonymi przez kabaret Czwarta Fala do Opatowa, do Opatyjskiego Ośrodka Kultury na sali widowiskowej, na prapremierę kabaretu Czwarta Fala pod tym teraz program, który odbędzie się dzisiaj, 23 września o godzinie 19, będzie kabaret Kałaszników oraz Daj Boże Talent. Doszły mnie słuchy, że będzie tutaj jakiś gość specjalny. Kto nim będzie? Tak, twój dziadek zapowiedział się, że będzie. Bardzo fajnie. Nie, w ogóle tutaj taki mały news. Otóż zaliczyliśmy malutkiego fejla, bo daliśmy info do mediów, z którego źle wyczytano, że gościem specjalnym będzie Karol Strasburger. Więc... Jeśli będzie after dzisiaj, to Familiada się opóźni troszkę w niedzielę, także przepraszamy wiernych widzów Familiady, no ale no cóż. Dobra. Łukasz, a co ty powiesz o nas program? Jest śmieszny. Czyli przeciwne do ciebie, dobra. Lecimy dalej. Złomujemy go razem z falobusem, naprawdę. Co? Zrobimy jeszcze raz. Zezłomujemy. Kogo? Łukasza z falobusem. W sumie jeden i drugi się sypie, więc... Dobrze, to taka wstępna zapowiedź. Już dzisiaj o 19. Na żywo, live, inter... Tak, 2011, wejdź stąd. Tak. Alka tysiąclecia. Lewiec kontra falobus i drzwi od falobusa. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dzisiaj 19.00. Chłopaki już więcej nie biorą. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej prapremierze. Cześć, dobry wieczór. Guten Tag, guten Morgen. Drodzy Państwo, nie odbyłaby się ta wspaniała impreza, dlaczego będzie wspaniała, bez patronów medialnych. Po każdym odczytanym patronie proponuję takie gromkie brawa, żeby ich nagrodzić. Ale nie taki innego rodzaju okrzyk. Taki. Za każdym razem inny. Nie, na razie taki. Dobra, przeszliśmy. Czuję się jak w plemieniu Hutu. Ej, ty dziewczyny najgłośniej krzyczy. Później ci pokażę. Dobrze, patroni medialni. Radio Opatów! Echo dnia! Wiadomości świętokrzyskie! Planeta FM! Oraz ekabaret.pl! Który gości tu razem z nami. Dobrze, Heinz! Akcje dywersyjne jak najbardziej udane. Przechodzimy, a właściwie przebiegamy do kolejnych faz naszego przebiegłego planu. Witajcie kochani, właśnie skończyła się prapremiera kabaretu Czwarta Fala, Das Program. Miny mówią wszystko. Same za siebie, zostaliśmy okradzeni. Nie, ale tak autentycznie. Kolejny raz utwierdziliśmy się w przekonaniu, że piosenki to jest dziedzina sztuki, rozrywki, w którą nie powinniśmy iść czy brnąć. Takie poważnie. Mateusz, jakie wrażenia? Po tej prapremierze. Znaczy generalnie
Tak, takie pozytywne dość. Generalnie masz. Generalnie mam jakieś wrażenia. Nie, no to dobrze, nie jesteś taki bezpłciowy. Nie, nie jestem taki jakiś wyzuty z uczuć. Cały czas coś czuję. Ale fajnie, masz psychodeliczny wzrok. Jest fajnie, jest zabawnie. Lubię. Ja tak poważnie, no było w porządku. Jak to prapremiera? Raz lepiej, raz gorzej. Różnie było. Bawiliśmy się, wyśmijcie. Nie, no były numery lepsze, były gorsze, wszystko się dopracuje. Jak będziemy w Kielcach, to już będzie git. Ja jeszcze chciałem się Państwu wytłumaczyć tym, że jestem strasznie chory, mam 40 stopni gorączki, dlatego się tak pocę. Ale ja chciałem powiedzieć, że ospa wieczna wcale już nie jest zaraźliwa. Dobra, Łukasz, jak oceniasz zespół Czarciew, ale jak grają chłopaki, jak leci? No, generalnie mi się bardzo podoba. Bardzo się cieszę. No. Nie no, mów dalej. Generalnie bardzo mi się podoba. Myślę, że poświęcili bardzo dużo pracy nad tym, żeby to tak wyglądało, jak wyglądało. To trzeba chłopakom oddać. Naprawdę, dżingle, które oni wykonują, są świetne. W ogóle muzyka, można powiedzieć, w pewnym sensie autorska, bo przez nich... Tak, w większości tych kawałków to są autorskie, ewentualnie delikatnie przerobione jakieś, znaczy nie, mocno przerobione i jakieś kawałki. To z jakichś innych autorów. To czym ty mówisz, człowieku? No dobra, generalnie to ja byłem na wszystkich próbach zespołu, powiem, że było ich naprawdę dużo i przygotowanie takiego występu, który tak naprawdę oni grali 6, 7, 8 minut, to trwa grube tygodnie. Bardzo fajnie, że byli goście. Kałasznikow był, daj Boże, talent z Kielc, był mentor, ale tu muszę przyznać, że mentor naprawdę tutaj pozamiatał. Mentor jest świetny. Jakbyście chcieli, taki beatboxer z Warszawy, mentor, ma swoją ekipę. Na urodziny czy coś. Tak, jakbyście z całą pewnością będziecie go mogli jeszcze z nami zobaczyć w Kielcach. Tak, na pewno na naszej premierze też się pojawi. A właśnie jak oceniasz mentora? Dla mnie po prostu to, co on wyczyniał sami, jest rewelacyjne. To naprawdę, ale widać, że ludziom może się wydawać, że to jest tylko tak, robione sobie, ale jak z nim dłużej porozmawiałem, to naprawdę to są godziny, tygodnie, miesiące. Lata, ja powiem więcej, ciężkich ćwiczeń. 8 lat pracy, on dzień w dzień beatboxuje non-stop. A jak oceniasz program kabaretu Kałasznikow? Szczególnie tutaj taka była mała, fajna rzecz, otóż kabaret Kałasznikow nas sparodiował, prawda? Jak oceniasz tą parodię? Tak, bo bardzo fajnie, pierwszy raz mi się zdarzyło się coś takiego, a fajnie im żarło. Tak, już fajnie żarło. Odważne teksty mieli i tak wpasowali się chyba w ten klimat. Dokładnie, powiedz mi Łukasz, jak ty oceniasz tą parodię, którą wykonał kabaret Kałasznikow? Ja podzielam słowa Damiana, bardzo odważne teksty naprawdę, ale... Bardzo mi się też podobały. Tak, właśnie jeżeli tutaj chłopaki z Kałachów to oglądacie, dzięki wielkie, naprawdę bardzo fajny prezent dla nas. Jesteśmy mega wdzięczni, my też was kiedyś parodiujemy. Jak zrobić jakąś fajną postać. Jest. To jest szyderca. Ja, przepraszam. Król postaci. Ale po prostu ja chcę się spotkać przy piwie z Rafem i z Żakiem i po prostu ja chcę żebyśmy sobie jechali i z Amandą, żebyśmy sobie jechali nawzajem i się besztali przez całą noc. Po prostu brakuje mi tego, tak jak było w Nowym Dworze Mazowieckim. Chyba pomyliło mu się z komunią po raz kolejny. Siemanowe, ty, strzeleczka klocu. Siema dętka. Siemano, siku. Ten. Jak spędziłeś Wielkanoc? Człeku, płakałem. Czego? Człeku, budzę się w zalany poniedziałek rano. Człeku, przychodzi matka i mówi, pomaluj jajka. Zdębiałem. Czy co? Do teraz mnie swędzą. Kto jeszcze był? Kto był jeszcze? Daj Boże talent. Daj Boże talent. Było epickie 6 minut w ich wykonaniu. Tak, to było naprawdę tęgie 6 minut. Nie, ale fajnie, że przyjechali tutaj. Ale widać, że jest bardzo młody skład, bo nie działają dopiero kilka miesięcy i naprawdę widać, że im się chce. Widać, że im się chce i działają, idą do przodu. Także bardzo fajnie, mamy nadzieję, nie, że jeszcze naprawdę, nie raz z nimi zagramy. No mieli fajne reakcje. Fajne. Ja nie mówię, że nie, to nie jest szydera. No. Nie jestem tobą. Ale były dziś jakieś wpadki, bo jak premiera, to powinny być wpadki, tak. Nie ubrałem się do jednego sketchu, bo stwierdziłem, że jestem zbyt mokry, żeby się w niego wślizgnąć. Gdyby, że tak powiem, tutaj zostały zamieszczone słowa, które padły z rozstawką, w czasie kiedy on nie chciał się wcisnąć w ten kostium, to następne 6 lat życia spędziłbym w więzieniu. Zliczona ich ilość jeszcze. Zostałem zbluzgany ja i cała moja rodzina 6 pokoleń wstecz, proszę mi wierzyć. Tak, naprawdę nasza zastawka już przyjęła na siebie tyle bluzgów, że to jest epickie. Jest bluzgoodporna. Co tam jeszcze się wydarzyło? Co jeszcze nie była? Wydarzyć? Nie... O mikrofon nam chyba, ale Damian to obśmiał, nie wiem czy jakoś żenująco, czy fajnie, ale pewnie fajnie. Przepraszam, ale mam gruźlicę. Właśnie w tym miejscu, jak na mikrofon zjechał, tudzież na moje kolana, czy uda, mówiłem, szeptałem Łukaszowi, weź tę sprawę, cytuję, zamknij się grubasie. Tak to jest, jak się waży 80 kilo, to nikt się z tobą nie liczy. Ale tu jest taki mały sekret, Łukasz zawsze jak mnie wyciąga do numeru o wolności, zawsze mówi, tu cytuję to wypikłeś, to ty pier...
Zmęczony z paślaku. Z występu na występ jesteś coraz grubszy. Tutaj możemy wrócić. Ty gruby człowieku, z występu na występ ty coraz bardziej. Gruby człowieku, ale ty jesz. Ale ty jesz. Dobra. Czy były jeszcze jakieś wpadki? No na pewno piosenka ta reggae nie była dograna. No, widać, bo oprócz Hitlera tak naprawdę w każdym sketchu było widać, że są jakieś mielizny, dziury. Jesteśmy dumni z Hitlera, bo zrobiliśmy tam układ ekwilibrystyczny. Za który pójdziemy do więzienia. Za który gdzieś na jakimś plenerze, na jakichś dożynkach, jakiś starszy pan z AK nas po prostu zamorduje. Wyjmie swoją 48-letnią beretę, wymierzy prosto w moją głowę. Pojawił mi się taki czerwony punkt. Będzie tak zwany, no i tak się skończyła moja kariera. Będzie tak zwany popularny dla graczy komputerowych headshot. A potem zrobi rocket jumpa na widłach i odleci. Dobra, Łukasz, czy ty zauważyłeś jakieś wpadki w naszym nowym, cudownym, wspaniałym, bombowym programie? Nie chcę o nich mówić, bo było ich zbyt wiele moim zdaniem. Nie, bez przesady. Nie, ale zauważ, że to były takie wpadki kosmetyczne. To tak mi się wydaje, tak szczerze mówiąc, Aga, ty jesteś tutaj obiektywna, jesteś... Mówimy, kamera ma na imię Aga. Wykręciłaś wszystko, widziałeś wszystko. Były wpadki takie potężne, że było widać coś na scenie, że nam coś nie siadło. No to jednak, to jest sekret, to jest nasz sekret, że my widzimy coś, czego nie widzicie wy. Mamy... sensory podczerwieni w głowach. Nie, no co było, ja na przykład jestem bardzo zadowolony z Hitlera, uważam, że w tym momencie fajnie wygląda. Sketch jest kompletny, tym bardziej, że pracowaliśmy nad nim rok czasu praktycznie. Tak, ten sketch powstaje od maja 2010 roku. Drugą częścią Kroca i Wentyla pracujemy dokładnie 9,5 miesiąca, czyli jeszcze około 3 miesięcy niecałych nam musi zejść na to. Tak, a pozostałe programy zrobimy za 6, 7, 8 lat, tutaj zespół się rozkłada, zakłada. Chcemy was na pewno wszystkich zaprosić bardzo serdecznie na premierę w Kielcach i myślę, że już w przyszłym, tudzież kolejnym tygodniu będzie dokładny termin tej premiery, premiery. Będzie ona prawdopodobnie w listopadzie w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, a kto na niej wystąpi, to będzie niespodzianka, ale myślę, że nikt się nie zawiedzie. A jeszcze chciałem Państwa zaprosić serdecznie do Toronto na nowy program Umbilical Brothers. Nie będzie nas tam, ale zapraszam. Duchem będziemy na pewno. Przyjemy ekipie ekabaret.pl, która tutaj... A ktoś stoi dzielnie za kamerą, dzierży ją, teraz słucha naszych głupot. To jest właśnie ekabaret. Tak. Pozdrawiamy was, ekabaret. Tak tytułem podsumowania, no z das program jesteśmy po części na pewno bardzo z niektórych momentów bardzo zadowoleni, z niektórych mniej zadowoleni, mogę tak chyba powiedzieć, no nie? Ale tak naprawdę praca nad das program dopiero się chyba właśnie dzisiaj zaczęła, bo jest tyle rzeczy do zrobienia, ale teraz w którą stronę fala popłynie. Tego nawet sam pan nie wie. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję za Państwa gałkę, czwarta fala. Mateusz Jaskowski, Zamiar dla mnie, Łukasz Książek, teraz zespół Czarcia Fala. Aga, Kamil, Karol, Michał, Paweł, dziękujemy.